1955 roku wybucha wojna wietnamska, która ma niebagatelny wpływ na przyszłość Laosu. Zaledwie 3 lata później część tego kraju zostaje zajęta przez Wietnam Północny, tworząc drogę zaopatrzeniową do Wietnamu Południowego. Trasa ta zostaje nazwana Szlakiem Ho Chi Minha. W 1964 roku Stany Zjednoczone rozpoczęły tajną wojnę, której celem były tereny przejęte przez Wietnam Północny. Do 1973 roku na Laos spada ponad 2 miliony ton bomb. Szacuje się, że 1/3 ładunków nie wybuchła. W dzisiejszym odcinku prześledzimy historię Laosu i odwiedzimy organizację, która działa na rzecz wsparcia poszkodowanych w wyniku wojny wietnamskiej, a także odwiedzimy Muzeum Historii Laosu. Jest tutaj opowiedziana historia kobiety, która przez całe swoje życie normalnie gotowała w swoim domu na pełnym ogniu, na otwartym ogniu, a 10 maja 2010 roku nagle po prostu jej dom eksplodował, ponieważ ogień podgrzał bombę do takiego stopnia, że wybuchła. Ona nawet nigdy nie wiedziała, że ona na bombie ma postawiony dom. Nawet nie wiesz, czy jak gotujesz, to nie jest to ostatnie gotowanie, ale to jest po prostu, to jest przerażające. To jest jakaś masakra. Oni nawet wykorzystują bomby, żeby budować chatki, w sensie, żeby zbudować te pale, na których się buduje domy. A tak wyglądają te bombki, które leżą. One są w wielkości pomarańczy mniej więcej. Oni na przykład uprawiają ziemię i oni nie wiedzą, czy na tej ziemi są na przykład bomby. Nie wiem, jaka organizacja się tym zajmuje, ale w każdym bądź razie odnajdują duże wioski i skanują te ziemie uprawne i na przykład ludzie się niedawno dowiedzieli, że przez całe życie swoje uprawiali ziemię, w której były bomby ukryte. I to, że one nie wybuchły, jak oni uprawiali tą ziemię. Na przykład mieli plantację kawy albo uprawy ryżu i oni cały czas uprawiali ziemię na bombach. To jest dla mnie jakiś mind. No oni często nie wiedzą, nie? Skąd mają wiedzieć? To jest jakaś abstrakcja. Mieszkańcy wychodzą z inicjatywą, żeby poszukiwać takich bomb, bo dla nich to jest cenne źródło metalu i potrafią we własnym zakresie je rozbrajać, a potem przetapiać ten metal i tworzyć sobie na przykład narzędzia po to, żeby pracować na takim polu. A tutaj właśnie są przykłady narzędzi takich, które powstały przy wykorzystaniu metalu z bomb. Jezus, ale to mi po prostu rozbrało mózg. Całe życie gotujesz w swoim domu, aż pewnego dnia nagle wybucha bomba w tym domu i się okazuje, że od zawsze miałeś bombę pod domem. Nowej roboty, protezy, które ludzie sobie robili, żeby jakoś funkcjonować na wioskach. Zresztą ile razy remontowano. Tutaj na przykład świetnie widać, jak działa taka bomba, bo to jest jedna duża bomba, która zawiera setki takich malutkich ładunków i na pewnej odległości od ziemi ona po prostu się rozkłada i rozsiewa. Takie małe ładunki na całej powierzchni. Around 10-30% of these cluster bomblets, amounting to approximately 80 million of these cluster bomblets, failed to detonate. Jezus, ale to jest sakra, nie? No, depiesz na takie coś. I tego nawet nie widać. Jak spadnie deszcz, to ci zasypuje wszystko, to błoto i... Tego nawet nie widać, to jest masakra. A ciekawe, ile razy ktoś nadepnął i na przykład nie wybuchła i miał takie szczęście, nie? W centrum Kopę można obejrzeć kilka dokumentalnych filmów. Należy poprosić obsługę o udostępnienie tych filmów. Jest taka sala kinowa na 30 osób około. I są różne tutaj filmy dotyczące samego Kopę, dotyczące bomb, dotyczące rodzin, które zostały dotknięte. Wszystkie to są filmy dokumentalne. Centrum jest darmowe i opierają się tylko na donacjach. I wrzucamy donata w takim razie. Chciałbym sobie przycupnąć tutaj na ławki. Ja mogę po tym siedzieć? Nie, ja się stresuję. Zestresowałam się. To jest masakra, nie? I to nawet nie była ich wojna. To jest najbardziej porąbane chyba w tym wszystkim. Najstraszniejsze jest to, że oni ponoszą skutki wojny, która nie była ich do dnia dzisiejszego. Nie mogą na przykład uprawiać roli, a ich sytuacja gospodarcza jest raczej marna. Gdzieś tam zamykają stawkę, jeżeli chodzi o rankingi światowe. I zaledwie 4% gleb jest tutaj uprawianych,
mogliby dużo lepiej sobie radzić. No ale wszystkie pola są pominowane. Jestem przerażona tym wszystkim. To jest po prostu dla mnie tak ciężki szok. Znaczy ja wiedziałam, że tu jest tak dużo, że tutaj spadło tak dużo tych bomb i w ogóle. Ale te historie tego dzieciaka, który chciał sobie zerwać kwiatka i przeskoczył kawałek rowu i trafił prosto na minę i zginął na oczach swojej matki i szli ze szkoły w tym czasie. Przecież to nie jest normalne. Słońce jest prawie pionowo w tym momencie. W sensie rzucam pionowy cień taki, że nie widać mojego cienia. Widzicie, że nie widać? Więc to jest idealna pora dnia na herbatkę w miksu. Więc Jan stwierdziliśmy, że nie wypożyczamy skutera, ponieważ nie opłaca nam się na jeden dzień wypożyczenie skutera. Dużo taniej wychodzi nam wynajęcie po prostu taksówki przez aplikację Loka albo przez aplikację InDrive, ponieważ tutaj nie działa Uber, Grab, Bolt i cokolwiek innego, co znaliśmy z Azji. Za trochę ponad 4 km zapłaciliśmy 10 zł. Do aplikacji normalnie się podłącza kartę, albo można płacić kasą, albo QR-kodem też można zapłacić. To jest ta druga aplikacja, Kokomu, która podejrzewam, że jest tańsza, ale nie możemy się zarejestrować, bo nie przychodzi nam SMS i nie wiemy czemu. InDrive jest najdroższe z tych wszystkich aplikacji, które ja mam. Później była Loka i później było to Kokom. Tak przeczytałam. A jeżeli chodzi o ruch uliczny, to jest tutaj zupełnie inaczej niż w innych krajach azjatyckich, mam takie wrażenie. Nie mamy wyczucia do przechodzenia na drugą stronę ulicy na przykład, bo oni chyba jadą do ostatniego momentu, aż będą musieli hamować. Oni bardzo tak spokojnie jeżdżą. Nie świrują, nie napierdzielają co na godzinę. Ale fakt faktem, że jak idziesz na ulicy, jest na przykład 5 pasów i jesteś już na środku ulicy, to oni ci się nie... W sensie rzadko kiedy ktoś się zatrzyma, ale mają też takie przebłyski, że jak długo stoisz, to zdarzają się ludzie, którzy po prostu się zatrzymają i cię przepuszczają, no i wtedy wszyscy stają i przechodzisz. A to jest pierwsza restauracja, w której zjedliśmy po przyjechaniu do Vientiane. Zamówiliśmy sobie dwie zupy. One są na tyle ogromne, że Zuza nie zmieściła swojej. No ja ledwo liznęłam tą zupę. Dostajesz litr wywaru, no kto normalny litr wywaru? No i najlepsze jest to, że tutaj jest taki pocieszny starszy pan i on chyba nie mówi. On jest chyba głuchoniemy. Jak zobaczył, że Zuza nie zjada, to był tak oburzony. Tak chodził w tej i we w tej, zaglądał sobie w talerz. No nie mógł tego przeżyć, nie? Ale poszliśmy drugi raz do tej restauracji na kawę i pamiętał nas i się do nas uśmiechał. Ale już nie zamówiliśmy zupy. A ja przeczytałam. A tutaj na tym skwerku wczoraj była wojna o sejgonki. Wyobraźcie sobie, może przejdziemy tamtędy. Bo nie wiedzieliśmy, ile kosztują i... Nie wiem, czy zapłaciliśmy ostatecznie więcej, czy nie, ale kupiliśmy 10 sajgonków za 40 tysięcy. Takie dobre sajgonki. To nie da się ukryć, były naprawdę dobre. Może jak będziemy wracać, to zatrzymamy się tutaj i kupimy te sajgonki. Rozkręciła się inba, bo zanim uzgodniliśmy sobie z panią cenę, to Zuzek myrała przy swojej nerce i pani już myślała, że kupujemy po prostu, więc je zapakowała i nam je dała. Zapłaciliśmy to 40 tysięcy, ale sam fakt braku komunikacji między nami, to było nie do przejścia. Tak rozjuszył Zuzę. Tak ją zestresował. Bo cię prosiłam, żebyś wyciągnął kalkulator i pokazał pani, ile mam jej zapłacić. Jezu, ale to była głupia kutnia. Ostatnie sajgonki w życiu. No. To są sajgonki niezgody. A teraz idziemy na kawę, bo jeszcze przed nami muzeum jednowojenne. Gdzie w Mixue nie ma kawy? No powiedziałeś, że jest tańsza niż tam. Powiedziałam, że Mixue jest tańsze, ale nie, że jest ma kawę. I Zuza mnie oszukała i zabrak komunikacji, zaraz znowu będzie gnój. Ale ma pancia tam klimkę. Ale i tu wieje. Dobrze. No i dotarliśmy do drugiego punktu dzisiejszego planu. Zapłaciliśmy za wejście do muzeum 40 tysięcy łącznie, bo jest 20 tysięcy za jedną osobę. Muzeum to jest otwarte od wtorku do niedzieli, od 8 do 11.35. Następnie mają przerwę i później od 13.30 do 16.00. I my teraz znajdujemy się w Large Object. Tutaj. Jest tu ponoć MiG. Myślę, że to jest ten? MiG 21. A to nie wiem, co to. To jest helikopter Mi-8. Ale to jest wielkie. Ale to jest gigant. No właśnie tak zacząłem sobie oglądać i mówię, to jest prawdziwy? Ale to jest, a to jest ogromne. Ten MiG to jest taki jeszcze, to jest taki mały przy tym. Ten po prostu chyba miał dostarczać ludzi i tyle, ale... Jakie tu jest ogromne. To ci się w ogóle w kadrze mieści? Chyba nie. Antonov, bo to się zwany, też produkowany w USSR i to jest AN-2. Antonok. Prawie jak Antonov. Turbośmigłowy, dwupładowy. I no. Też luj, jak się stoi przy nim. Trochę jest luj, no ale stanę przy nim. To jest
tak jak ja. Jestem z ale ja mam pajęczynę. Bartek w pajęczynę weszłam. I Bartek, bo ta pajęczyna się do mnie kleje. Ale masz pająka. Gdzie? No Bartek, co ty robisz? No i chyba nikogo nie dziwi, że tutaj mamy młot i sierp. Tutaj chyba nadal funkcjonuje system monopartyjny, nie? Tak, tu jest monopartyjny system, no. I on powstał wtedy po obaleniu tych Francuzów, czyli w 1974 roku chyba. Tam stoją jeszcze czołgi. Tutaj są haubice, to się nazywało haubice, czy nie? Jak to się nazywało? Nie wiem, ma działko armatnie? Jesteśmy już padnięci, obeszliśmy całe muzeum. Jest tutaj masa sprzętu wojennego, są pozostałości po bombach. Jest bardzo jakby szeroka ta wystawa. Jeżeli ktoś jest na przykład fanatykiem takiego sprzętu militarnego, to będzie miał na co tutaj popatrzeć. Ale jeżeli chodzi o tą warstwę merytoryczną, to nie jest nasza specjalizacja, więc tutaj nie będziemy się jakoś wymądrzać nadmiernie. W środku w tym muzeum jest tak chaotycznie, że idziesz i nagle jest 53 rok, nagle jest 75, nagle jest II wojna światowa i my stwierdziliśmy, że chyba źle zaczęliśmy chodzić. Poszliśmy w drugą stronę i też nie było po kolei. Więc ja nie wiem co tam się działo. Nie wiem z kim oni walczyli, kiedy walczyli, jak walczyli i po co walczyli. Jest dużo tutaj treści, nie? Można spędzić godzinę, dwie ze spokojem, żeby sobie wszystko rozczytać i po kolei prześledzić wydarzenia historyczne. Dla nas to jest za dużo. W sensie my w zasadzie nie planowaliśmy jeszcze przyjeżdżać do Laosu. I to wyszło tak przez przypadek, bo Wietnam się spóźnił z wydaniem na wizę. Się spóźnił? Oni mieli jakiś problem. Ja nie wiem, czy oni nie robili nam problemu, że my wtedy wylecieliśmy z tego Saigonu, co nieprawidłowo wylecieliśmy z Saigonu. I oni nam teraz ciągle odsyłali, że albo źle zdjęcie mamy, albo mamy zły adres wpisany w Wietnamie. No ciągle nam odsyłali i ciągle o 3 dni nam się przesuwała ta wiza. No i się nam ostatecznie przesunęła tak, że po locie już. No najlepsze jest to, że ja generalnie wykorzystywałem cały czas to samo zdjęcie. Już chyba 4 razy składaliśmy wniosek o wizę do Wietnamu. 4 razy wykorzystywałem swoje zdjęcie, które tak de facto mam w swoim paszporcie. A oni tym razem przyczepili się do mnie, że mam nieprawidłowe zdjęcie. Więc wykorzystaliśmy takie zdjęcie, które zrobiliśmy telefonem. Wycięliśmy moją postać, wkleiliśmy to do Pages i zrobiliśmy screenshot na telefonie, więc mieliśmy zdjęcie portretowe na białym tle i takie wykorzystaliśmy na przykład w Indonezji, jak aplikowaliśmy o wizę i to przeszło. I tutaj teraz w Wietnamie też to przeszło. Ostatecznie mamy tą wizę i dojedziemy do Wietnamu. No ale nie na tą wizę, bo musimy nową wyrobić, bo będzie inny wjazd. No, inne ale miejsce wjazdu, oni są tak posrani na punkcie tego. Więc będziemy kombinować. Ale wracając do muzeum, jeżeli chodzi o warstwę merytoryczną, jest tego pełno. Jeżeli chodzi o sprzęt militarny, jest też tego pełno. Ale jeżeli chodzi o samą treść, jest ona chaotyczna. I mam wrażenie, że jest inna niż my ją znamy. Trzeba też brać pod uwagę, że oni współpracują z Chinami, oni współpracują z Rosją, że tam jest było dużo takich unii laotańsko-chińskich, laotańsko-sowieckich, więc jakby no ta historia też jest trochę inna tutaj niż się przedstawiają ogólnie. A nie nazywając tego po imieniu, chyba się trochę rozjeżdża ta historia, dlatego nie wchodzimy w takie rzeczy, bo nie jest to nasza profesja. Jesteśmy padnięci dzisiaj. No idziemy do naszej już upaczonej restauracyjki, bo ja tutaj ciągnę trupa. Nie, ciągniesz trupa. Już nie funkcjonuje, więc trzeba nakarmić i napoić. Już sobie jakiś czas temu ją upaczyliśmy i chodzimy tam na sajgonki. Duży talerz sajgony kosztuje 50 tysięcy kipów. Niedawno były trochę tańsze. Coś się chyba wydarzyło. Oni w ogóle w 2024 przeżyli taki kryzys handlowy i wielu rzeczy, produktów wielu brakowało w sklepach. I tak 2 miesiące temu podskoczyły tak ceny, że praktycznie 2-krotnie są większe niż wcześniej. I to widać znacząco po Google Review, jak się na przykład ogląda właśnie restauracje i ktoś wrzucał na przykład 4 miesiące temu zdjęcia cen i no 4 miesiące temu były na przykład na poziomie 20 tysięcy, a teraz idziemy do restauracji i w tej samej restauracji są na poziomie 40-50 tysięcy. No więc aktualnie jest trochę drożej, jest nadal znośnie, nadal jest tanio jak za cały talerz świeżych sajgonek, bo to jest bardzo spoko.
co? Pojedzone, popite, to teraz do hotelu na dżem. No teraz się włącza tryb Anaconda, idziemy się dżemnąć, może jeszcze wieczorem wyjdziemy. A tak w ogóle to jutro już wyjeżdżamy z Vientiane i jedziemy do nowej miejscówki. Za 60 zł mamy minivana. Z naszego hotelu nas odbierają i zawożą do chyba busowego, autobusowego przystanku w Van Vien.